Pustynia to absolutnie niesamowite miejsce. Przed chwilą świeciło takie słońce, że martwiłem się o to, że mój kark zostanie spalony, a teraz wieje silny wiatr i sypie piaskiem dosłownie wszędzie. Zastanawiam się, jak długo będę wydobywał ten piasek z różnych części swojego ciała. Mam nadzieję, że z piasku nie będę musiał wydobywać tego auta, czyli Toyota Hilux w specyfikacji GR Sport. Tunezja. Stolica? Tunis. Powierzchnia 163 600 km2. Ludność? Około 10 milionów. Język urzędowy? Oczywiście, że arabski, choć niemal każdy zna tutaj też francuski. W końcu jeszcze nie tak dawno Tunezja do Francji należała. Ostatni trójkolorowi żołnierze Tunezję opuścili 50 lat temu. Francuzi pozostawili po sobie nie tylko język, ale i motoryzacyjny krajobraz. Stare Peugeoty, Citroeny czy Renówki to tutaj codzienność. Niejaki złomnik poczułby się tutaj jak w raju. Ja do Tunezji nie przyjechałem jednak po to, by napawać się starą francuską myślą technologiczną. Wręcz przeciwnie, do Tunezji przyjechałem po to. Tunezja to przede wszystkim Sahara, największa piaszczysta pustynia na świecie. Choć w Tunezji śnieg pada raz na kilka lat, to można tutaj spotkać też pługi. Ich kierowcy zamiast z białym puchem walczą ze skutkami burzy piaskowej, a te są tutaj wyjątkowo częstym zjawiskiem. Na szczęście podczas mojego pobytu nie miałem zbyt wielu okazji, by poczuć piach w zębach. Zapraszam Was na wycieczkę po Saharze za kierownicą seryjnej Toyoty Hilux w odmianie GR Sport. To jest w ogóle fantastyczny klimat. Dookoła nie ma nic. Jesteśmy tylko my, samochody, które nas obstawiają i proszę bardzo, na środku niemalże pustyni, kafe, restaurant La Tente. Ja jako kawosz napiję się tutaj herbaty. Ponoć herbata smakuje tutaj i działa jak kawa. W środku schludnie, porządnej klasy dywany. Chyba tureckie. Co ważne, jest też przewiewnie. Jak mówi dawne tunezyjskie przysłowie, kto nie pije herbaty, ten nie wie co to pustynne tematy, więc jak to mawiają w Polsce, no to siup. Pewnie, że gramy. Zapinamy pasy i ruszamy. Przed nami tunezyjskie wyzwanie. I tak to właśnie czasem wygląda. Mam nadzieję, że Toyota Hilux wytrzyma do momentu, aż ja będę mógł wsiąść za jej kierownicę. Bo zobaczcie, wsiadł pierwszy driver, Marcin Łobodziński, no i niestety się zakopał. Trochę zakopał się z naszej winy, bo wcześniej zakopał się ten Nissan, którym przed chwilą jechałem jako pasażer. Zatrzymała się Toyota, no już raczej stąd bez odkopywania nie odjedzie. Zanim jednak w ruch pójdą łopaty, do akcji wkroczą pocięte węże do pompek. I tak właśnie to wygląda. Niewiele widać, ale za to dużo słychać. Słuchajcie, ja jakoś specjalnie nie znam się na offroadzie, więc wszystko tutaj bardzo mnie ciekawi. Na przykład zaciekawiło mnie to, jak na pustyni spuszcza się powietrze z opon. Znaczy, spuszcza się je podobnie jak na asfalcie, ale ciekawe jest to, że na przykład ciśnienie w oponach wynosiło teraz 3 atmosfery. Jeśli policzymy do 20, to ciśnienie zmniejszymy o pół atmosfery. Taki oto licznik w stoperze. Ciekawe. W międzyczasie pojawiła się też linka holownicza. Dlaczego jest lina? Nie poradzi sobie? Chodzi o szybkość, tak? Jeżeli mamy samochód wspomagający, który może nas pociągnąć, to oczywiście szybciej wydostaniemy się z opresji. To jest nawet delikatne zakopanie, tylko ze względu na to, że było ciśnienie, które normalnie jeździmy na asfalcie. Spuściliśmy powietrze. On raczej teraz jeszcze sam nie wyjedzie, bo już te mosty mogą... Siedzi za głęboko. Że mogą już mosty blokować ten wyjazd, ale wystarczy go delikatnie pociągnąć. Oczywiście, jeżeli jesteśmy sami, no to pierwsze, że to jest łopatka, druga, że to jest trap, czy że to jest podnośnik i musimy wtedy podnieść samochód, podłożyć trapy, czyli takie specjalne plastikowe podstawki, które nam dadzą trakcję i samochód sam wyjedzie. Więc to tych technik wyciągania się z opresji na piasku jest kilka. Można je łączyć, można je wykorzystać w zależności od tego, ile mamy czasu, jaki mamy sprzęt, tak żeby to było w sposób sprawny. Widocznie nikt nie miał ochoty na to, by w sporym upale na pustyni bawić się w kopanie. Chwila zabawy i można jechać dalej. Tym razem kolej na mnie. Sahara to nie tylko pustynne odcinki, ale też takie jak ten kamieniste. Słuchajcie, jadę z prędkością jakieś 80 km na godzinę, czyli mniej więcej 100 km wolniej niż jadą najlepsi dakarowcy, ale to, co zauważam, to to,
jak w tym Hiluxie jest komfortowo. Tutaj naprawdę jest nierówno, jest pełno kamieni, a tym autem jedzie się niemal tak, jak po asfalcie niektórymi samochodami. Nie no, oczywiście to żart, ale rzeczywiście w kabinie jest bardzo komfortowo, zaskakująco komfortowo. Z Hiluxem znam się i lubię nie od dziś. Liczę więc, że mnie nie zawiedzie. Zaskakujące jest to, że auto w tej specyfikacji z salonu wyjeżdża na oponach all terrain. O, tutaj muszę troszkę zwolnić, bo zmienia się teren i nie wiem, co będzie za chwilę, za wydmą, czy też za zakrętem. A za zakrętem pojawiło się to, na co wszyscy czekaliśmy. Kilkumetrowe wydmy. Tylko my, piasek i palące słońce. Op, ostrożnie, tak, muszę o tym pamiętać, bo tyłu siedzi Maciek. Nasz operator ma tam sporo sprzętu, a ja się trochę zapominam. No to już tutaj ładne tworzą się te wydemki, dość wysokie. Chyba naprawdę w życiu większych nie widziałem, a na pewno po większych wydmach nie jeździłem. Zapięty jest oczywiście reduktor, więc auto jest nieco wolniejsze, ale jednocześnie ten piasek nie robi na nim przynajmniej na razie żadnego wrażenia. Stop, właśnie. O, takie sytuacje są najgorsze, jakie mogą być. Za mało gazu było, tak? Tak, jeszcze do tego, jeszcze. Mam jakiś krem. Ten głos, który słyszycie zza kamery, to jest Michał Chorodyński, który również jest tutaj moim instruktorem. Gaz! Pięknie! Ale jesteś dumny z ciebie. Stop. Te słowa o dumie operator Maciej wypowiedział nieco za wcześnie. Na jednej z wydm urwałem plastikowe nadkole. Ale jak to mówią, to grubo idzie, urwać musi. Kilkunastokilometrowa przejażdżka po wydmach sprawiła, że całkowicie zmieniłem postrzeganie rywalizacji na trasie rajdu Dakar. Zawsze byłem pod wrażeniem umiejętności kierowców startujących w tym legendarnym rajdzie, ale teraz mój podziw osiągnął górną granicę skali. Nie przypuszczałem, że jest to aż tak wymagająca i męcząca jazda. Słuchajcie, to jest niesamowite. U nas, by wyjechać na taką wyprawę, kupuje się jakieś BMW, KTM-y czy inne Hondy Afriki Twin za 100 tysięcy złotych albo i więcej. Sporo się w nie jeszcze dodatkowo inwestuje. A tutaj, proszę bardzo, na pustyni, na Saharze, lokalsi, na motocyklach podobnych do tych, jakie jeszcze nie tak dawno można było kupić u nas w supermarketach. Z tego co widzę, mają szosowe opony, zwykłe maszyny. To jest niesamowita historia. Na pustyni trzeba sobie pomagać. Motocykliści, których spotkałem, podjechali do jednego z naszych aut i poprosili o pomoc. Zobaczcie, co się stało. Mają jakiś problem z przednią oponą. Nie ma w niej powietrza. I tutaj taka ciekawostka. Ściągnięty został też łańcuch. Wszystko po to, by ten motocykl było po prostu łatwiej pchać. No, nie zazdroszczę takiej awarii na środku Sahary. No może nie na środku, ale tak czy inaczej. Ten Hoyang Honor 3A, jakkolwiek by się ten motocykl zwał, wygląda najlepiej. Ale gdy podchodzimy do niego nieco bliżej, to okazuje się, że tutaj mamy owszem z przodu tarczę hamulcową. Problem w tym, że nie ma tutaj żadnych tłoczków. Ale opona jest zdecydowanie lepszej kondycji niż w pozostałych motocyklach. Torba na bak, a właściwie plecak. No i tutaj też torba z jakąś kurtką albo śpiworem, bo kto wie, może ci śmiałkowie pią na tej pustyni. Najważniejsze, że udało się im pomóc. Nam jednak nikt nie pomagał. Niejako byliśmy skazani na siebie i na siłę swoich mięśni. Ale gorąca blacha. Da radę, damy. Poszedł. Co się je na pustyni? To, co się ze sobą zabierze z miasta. U nas były to głównie strączki, sporo białka i węglowodanów. Poza wodą na pustyni nic więcej nie jest potrzebne. Kolejna ciekawostka na trasie naszego przejazdu. Dalej jesteśmy na Saharze i znaleźliśmy fort. Dawny fort, który setki lat temu należał do Rzymian. Tutaj nawet jest napis, coś tu jest napisane po rzymsku. Nie wiem dokładnie, co to znaczy, ale podobno to potwierdza, że tutaj kiedyś stacjonowali Rzymianie, a później w czasie wojny stacjonowali tutaj, uwaga, żołnierze Legii Cudzoziemskiej. Zobaczcie, jak to wygląda, w jakich warunkach oni tutaj mieszkali. Można powiedzieć, że to były ich izby, czy też pokoje, o ile tak to się nazywa w jednostce wojskowej, bo zakładam, że to właśnie była taka jednostka wojskowa. No wygląda to fajnie, trzeba uważać na te kamienie, które tutaj są wszędzie porozrzucane dookoła. Aha, i jest jeszcze jedna rzecz, dowód na to, że stacjonowali tutaj żołnierze Legii Cudzoziemskiej. Tutaj najprawdopodobniej mieli zlew. Najprawdopodobniej, bo nie do końca jestem pewien, czy to, aby na pewno był zlew. Pokażę wam z góry,
miejsce, w którym jestem. Trzeba ponoć tutaj uważać na skorpiony, bo już w tym miejscu można je spotkać. Ależ piękny widok. To jest niesamowite, niemal dookoła nie ma nic, a tam mamy sporo zieleni, więc jest tam woda, są tam drzewa, coś tam rośnie, ktoś tam mieszka i zakładam, że za chwilę tam się udamy. Ta zielona plama, którą pokazywałem palcem, to jak się okazało oaza, w której można było napić się czegoś zimnego i wykąpać. Masakra! Aż ciężko się idzie. Naprawdę, wiem, że ciężko w to uwierzyć, ale naprawdę te warunki są kiepskie do pracy, mam pełno piachu w oczach. Na całe szczęście delikatna burza piaskowa dopadła nas dopiero pod koniec dnia, gdy dojechaliśmy na kemping z Mela Labrisa. Pokoje skromne, dwa łóżka, żarówka i brak Wi-Fi. Zresztą brak nawet jakiegokolwiek zasięgu, jakiejkolwiek sieci. Pojechalibyście na takie wakacje? Ja piasek z pustyni w uszach znajduję jeszcze do dziś, ale wiem, że to przygoda, która w mojej pamięci zostanie na całe życie. Na długo zapamięta też ją Toyota Hilux, bo choć dostała mocno w kość, to na kołach wróciła do Polski. Wniosek? To terenówka z krwi i kości, za kierownicą której nawet amator może poczuć się tak, jakby pokonywał odcinki legendarnego rajdu Dakar. Dziękuję, że byliście ze mną. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Do zobaczenia.